Witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Pan Tadeusz powiedział, że nie będziemy tutaj przedłużać. Pewnie będzie kilku znakomitych gości, którzy będą mieli swoje przemówienia, a Państwo pewnie również czekacie na to, żeby zjeść niedzielny obiad tutaj wspólnie razem. A zatem pozwólcie Państwo, że przywitam tych gości, którzy przyjechali do nas spoza Raciborza i są przedstawicielami władz Polskiego Śląskiego Związku Biblii Nożnej. Jest z nami prezes Śląskiego Związku Biblii Nożnej, pan Henryk Kula, jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Biblii Nożnej. Niezmiernie miło, że gością dzisiaj z nami przewodniczący Rady Miasta Raciborza, pan Mirosław Lęk. Witam bardzo serdecznie wraz z radnymi. Uroczystość zaszczycił również włodarz miasta, pan prezydent Jacek Wojciechowicz. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, wśród członków władz Śląskiego Związku Piłki Nożnej w zarządzie są jeszcze panowie Stefan Ekier i Andrzej Starzyński. Witamy bardzo serdecznie na hali Studziennej. To są miejscowi działacze. Witam bardzo serdecznie radnych obecnych i byłych, i miasta, i powiatu. Witam wszystkich zawodników, byłych, grających, wszystkich trenerów, wszystkie panie, które cierpliwie znoszą to, że panowie uganiają się za piłką i też pomagają tutaj w klubie w bieżącej działalności. Witam wszystkich, którzy tutaj się pojawili i będą w tych uroczystościach uczestniczyć. A teraz już poproszę o zabranie głosu pana prezydenta miasta. Proszę Państwa, na majowym posiedzeniu zarządu decyzją Zarządu Śląski Związek Piłki Nożnej przyznał złotą odznakę honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej. To stanowi uhonorowanie klubu za wieloletnią skuteczną działalność w piłce nożnej. Odznaka zostanie przypięta na sztandar. Ludowego klubu LKS Studzienna w Raciborzu srebrną odznakę honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymuje pan Józef Górk. Zapraszam serdecznie. I jeszcze gratulacje od prezesa podokręgu pana Stefana Ekierka. Przypomnę Państwu, srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj to wyróżnienie odebrał pan Józef Górk. Wielkie, wielkie brawa! Dla pana Franciszka Ciemieni, dla pana Stefana Hajde, dla pana Jana Lamy, dla panów Achima i Józefa Libowskich, dla Piotra Łapki, Bernarda Piechaczka, Mariana Tchórza i Erika Wranika. Zapraszam panów. Franciszek Ciemienga, Stefan Hajde, Janne Lamla, Achim Libowski, Józef Libowski, Piotr Łatka,
Bernard Piechaczek, Marian Tchórz i Erik Wranik. To panowie wyróżnieni złotą odznaką honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Henryk Jaskóra odbiera wyróżnienie srebrną odznakę honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Ludowe Zespoły Sportowe 19 marca bieżącego roku nadano LKS Studzienna Racibórz złotą honorową odznakę Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Panie Dariuszu, zapraszamy. Prezes klubu LKS Studzienna, pan Dariusz Lipnicki, odbiera tenże odznak. Zarząd Ludowych Zespołów Sportowych Katowice.